No dzień dobry, jesteśmy dzisiaj na międzynarodowych, chciałam powiedzieć, ale nie na międzynarodowych, ale na poznańskich targach książki, na międzynarodowych targach poznańskich. Słuchajcie, wchodzimy właśnie do budynku. Ja dzisiaj będę na stanowisku wydawnictwa Muza oczywiście promować swoją książkę, ale to jest coś, o czym muszę wam powiedzieć. W ogóle międzynarodowe targi poznańskie i ten budynek, przed którym teraz stoję i do którego zaraz wejdziemy, on ma bardzo, bardzo szczególne miejsce w moim sercu, bo słuchajcie, ja przez, może nie ostatnie, ale cały rok 2021 i 2022 spędziłam właśnie w tym budynku. Wracając, bo przed chwilą ktoś tutaj zaczął krzyczeć i musieliśmy na chwilę przerwać nagrywanie. Słuchajcie, 2021 i 2022 to były dwa lata, które praktycznie w całości spędziłam w tej hali i jeszcze kawałek czasu spędziłam w hali, której teraz nie widać, a która jest generalnie o tam, w hali numer 4A. Bo był tu był szpital tymczasowy, a tam był punkt szczepień, największy, który był w Poznaniu. A ja jako pracownik ochrony zdrowia, poza tym, że jestem antropologiem, jestem też pracownikiem ochrony zdrowia, to tak dla tych, którzy nie wiedzą, spędzałam tutaj bardzo dużo czasu i pomagałam lekarzom i pielęgniarkom ratować ludziom życie. Chodźcie, pokażę wam w ogóle i opowiem wam trochę może o tym, co tam wcześniej było i jak ja pamiętam to miejsce, bo dla mnie, no mimo że to są targi poznańskie, to na zawsze to już będzie po części szpital tymczasowy. Może być głośno. To jest naprawdę niesamowite zobaczyć coś takiego, czyli zobaczyć to, że teraz tutaj jest tyle ludzi, wozy z jedzeniem, w sensie auta z jedzeniem, food trucki. O, przepraszam was, bo zabrakło mi słów, że są food trucki, że jest tyle ludzi, że są wydarzenia tutaj organizowane, kiedy ja pamiętam to miejsce zupełnie inaczej. W tej hali numer 8 był nasz JOM. Zaraz tutaj przy wejściu. Tutaj za tymi drzwiami, gdzie jest biuro, były pokoje, w których pielęgniarki oddziałowe miały swoje rzeczy i mogły tutaj sobie nocować, po prostu jakby odpocząć pomiędzy swoimi dyżurami, bo tutaj spędzało się praktycznie całe doby. No słuchajcie, jakby mimo, że tu było ciężko i trudno, dosłownie ciężko jakby nie tylko w sensie psychicznym, ale też w takim sensie, że to była ciężka praca taka fizyczna dla wielu, to mimo wszystko ja mam stąd bardzo przyjemne i ciepłe wspomnienia, bo tutaj poznałam ludzi, których mogę w sumie powiedzieć, że po części zbudowaliśmy relacje jak rodzina. Ale dobra, koniec już o tym szpitalu tymczasowym, chodźcie, zobaczymy, co się dzieje na targach książki. Dobra, teraz wchodzimy już na halę 7A, tam gdzieś jest stanowisko wydawnictwa Muza i idę zobaczyć, gdzie ono jest i w którym miejscu, żebym się przypadkiem nie spóźniła na spotkanie autorskie z wami. Co prawda mam do niego jeszcze 40 minut, ale wiecie, może być różnie. Mówię, że może być różnie, bo po drodze mam jeszcze wiele stoisk różnych wydawnictw z książkami, a wiecie, jakby przyprowadzili uzależnionego do miejsca uzależnienia. O, tu jest w ogóle taka książka, rozmawiałam o niej ostatnio z moją koleżanką z pracy na stoisku wydawnictwa Literatura, tam jest taka książka Asiunia i to jest podobno przepiękna książka opowiadająca o II wojnie światowej z perspektywy małej, kilkuletniej dziewczynki. Jak mi opowiadała o tym moja koleżanka w pracy, to autentycznie miałam łzy w oczach, bo nie wyobrażałam sobie, że w tak prosty sposób, ale jednocześnie przejmujący można opisać wojnę tak, żeby dzieci to zrozumiały. Także jeżeli, w sensie ja nie mam potrzeby czytania i kupowania takiej książki, ale polecam, bo słyszałam, że to jest w ogóle lektura w szkole teraz. No przynajmniej tam, gdzie chodzą dzieci mojej koleżanki. Jest też koziołek, typowo po poznańsku. Mały atlas kotów jest tutaj. Czy mój drogi operator miałby ochotę na taką książkę? Chętnie. Tak? Czy wolisz fakty i plotki o smokach? Smoki poproszę. Okej, dobra, to wrócimy tutaj.
zobaczenia. Jest jakiś dramat, bo ja mam ochotę kupić tutaj 500 000 książek. Mam na swojej liście też do przeczytania właśnie akuszerki, zanim wystygnie kawa, także jak ja nie wrócę bez pustego konta do domu, to będzie dobrze. Chyba poszłam na złą halę. Ogólnie moja orientacja w przestrzeni nie jest aż tak zła, zwłaszcza w tym budynku, ale zawsze jak jestem na parkingach w galerii handlowej, to wydaje mi się, że weszłam innymi drzwiami niż faktycznie weszłam i wychodzę innymi i potem obłażę cały parking tylko po to, żeby znaleźć swoje auto. To samo chyba się właśnie wydarzyło tutaj. Tak, byliśmy na hali 7, a mieliśmy iść na halę 7A. Rookie mistake. No jest stoisko wydawnictwa Muza, zaraz przy wejściu. No nic, koniec dzisiejszego dnia targów książki i powiem szczerze, jestem już trochę wykończona, bo było cudownie, ale wrażeń miałam całą masę. Wychodzę z dwiema torbami książek, jedną mam ja, drugą ma mój operator, więc to wcale nie jest tak, że tych książek mam tylko tyle, ile mam w tej torbie. Bardzo dużo fajnych tytułów nowych znalazłam, to jest świetne i być może już nie tryskam tak energią jak na początku nagrania, ale to dlatego, że naprawdę jakby miałam bardzo dużo bodźców i bardzo dużo wrażeń. No to co? Czas się pożegnać z targami książki i wychodzimy.